Do czego ten pies jest wykorzystywany? Do wyczekiwania zapachu narkotyków. Starszy aspirant Przemysław Nitkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. W sytuacjach czynności procesowych zleconych jest także wykorzystywany do prewencyjnego sprawdzania pojazdów, bagaży pod kątem ewentualnego posiadania przez kogoś środków odurzających. Daje radę. Mimo słusznego wieku już, bo 12 lat to 11 pracy, daje radę, ma na swoim koncie kilka sukcesów. Szkolimy głównie na nagródki, czyli motywujemy pozytywnie psa. Młodszy aspirant służby celno-skarbowej Cezary Zawadzki. Pies, jeśli wykona przez nas zlecone zadanie, dostaje nagrodę. Cieszy się, bawimy się z nim. Nagrody no to coś pysznego albo piłeczka. To jest forma zabawy, psy bardzo lubią to. Robią to też później dla przewodnika, bo z czasem jednak ten aport się nudzi, ale jest mocna więź między przewodnikiem i psem i robią to też dla nas. Jakie jest znaczenie psów w dzisiejszych służbach? Znaczenie prewencyjne jest niezastąpione. Tomasz Przekaza z Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów służbowych imienia Zbigniewa Bosmana Matysiaka. Poszukiwanie środków odurzających, narkotyków, robią naprawdę bardzo fantastyczną pracę prewencyjną. Psy tropiące, poszukujące ludzi zaginionych. Często się słyszy, ktoś poszedł na grzyby do lasu, zaginął. To jest nieoceniona praca i pomoc. Pies potrafi taki tropiący zastąpić kilkadziesiąt osób. Materiały wybuchowe, co tu dużo mówić, to jest czyste bezpieczeństwo i świadomość, że możemy wejść do budynku na koncert bezpiecznie, bo pierwsze się robotę zrobił. Człowiek tego nie przeszuka, nie znajdzie. W obecnej sytuacji na granicy to przede wszystkim do wyszukiwania osób, które przekroczyły granicę wbrew przepisom. Starszy chorąży sztabowy Szymon Jackiewicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Psów używamy do tropienia. Zapach z podłoża musi znaleźć po ścieżce ucieczki te osoby, które przekroczyły granicę. W obecnej sytuacji jest tak duże zapotrzebowanie na psy, że brakuje, bo pies ma w ciągu doby przy takiej wysokiej temperaturze kilka zdarzeń do tropienia, także bardzo ciężko jest. No i ma co robić i jest mało psów. Szkolenie całe życie. Nie ma, że pies nauczył się czegoś i już to zostało. Ciągle uczy się, nowe sytuacje też wpływają. Dajemy do tego dochodzą bodźce, strzały, inny pies i już jest bodziec do odwrócenia uwagi. Podstawowym zadaniem psów służby więziennej jest kontrola osób wchodzących na teren jednostki. Starszy sierżant sztabowy Marcin Małachwiej z aresztu śledczego w Białymstoku. Kontrolujemy pojazdy, paczki, listy, kontrolujemy cele, pomieszczenia. Wszystko, co na terenie aresztu się znajduje, również w miejscach zatrudnienia zewnętrznych, osadzonych, też tam pieski jeżdżą i sprawdzają. Ale już psy tak prężnie działają, jest to tak duża prewencja, że jest tego coraz mniej i mamy 100% wykrywalności, jeżeli chodzi o wejścia na teren jednostki. Nic przez nasze wejścia nie wchodzi. Te epizody, które przygotowaliśmy, mogły wydarzyć się w życiu rzeczywistym. Podporucznik Kamil Glanowski z aresztu śledczego w Białymstoku. Pies, który działa pod wpływem rzeczy, które go mogą zdezorientować, jeżeli on sobie tutaj poradzi, tym bardziej będzie miał większe szanse poradzenia sobie tam, gdzie wykonuje swoją codzienną pracę.